Tam już jest kurkuma, numer 1, pod lilią reznikową wróblewską. Tutaj wszystkie konie, wszyscy jeźdźcy mają kilogram więcej, mają dołożone po kilogramie, ze względu na to, że są trudne warunki, nasiąkają te jeździeckie stroje cały czas wodą. I konie ruszyły. Kto tutaj poprowadzi? Nieźle ruszyła Lilith, nieźle także Sheila. I tutaj przy wewnętrznej i tak, no, kilka koni w jednej linii, ale prowadzi Lilith minimalnie. Dalej przy wewnętrznej, przy kanacie Sorelina. Blisko nich trzyma się Secret Nadia, a w tej chwili stawkę goni Nando Budizin, który ruszył źle ze startu, idzie w mocnym posyle na ostatnim miejscu. Prowadzi Lilith. Lilith na drugim miejscu, Sheila, tam jest także Secret Nadia, jest Sorelina, to jest czołówka. Dalej za nimi Kurkuma, ostatni Nando Budizin, ale on tutaj złapie pewnie przy kanacie trochę terenu, ściął zakręt, już tam gdzieś jest w czołówce. No i walka o prowadzenie. Na razie Sorelina, Lilith, jest tam także Sheila. Polem rozpoczyna finisz na Ramuska. No i dobrze tam w środku walczy cały czas Lilith i tutaj Sheila. Kilka koni na Ramuska, odległym finiszem tam z tyłu. No walka trzech koni w jednej linii. Jest tam Sorelina, jest także Lilith i jest Sheila. I tutaj na Ramuska jeszcze od pola. No ale zobaczymy. Teraz dobrze z kolei Sorelina zyskała. I za chwilę słup Sorelina razem z Naramuską, te dwie klacze. Na trzeciej pozycji tam były blisko Sheila oraz Lilith. Czekamy na powtórkę tego wyścigu. To już jest powtórka. Prowadzi przy kanacie Sorelina. Dochodzi do niej Naramuska błyskawicznie, za chwilę słup. No i zobaczymy jeszcze fule jedno. No. Prawie łeb w łeb czekamy na decyzję tutaj sędziego na celowniku.